Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy o tych wszystkich, którzy wyrządzają krzywdę. Tak dzisiaj sobie myślę, że kiedy robimy rachunek sumienia, bardzo często pytamy samych siebie o na przykład nasze praktyki religijne, pytamy się, czy byliśmy w kościele, czy odmówiliśmy modlitwę. Ale dzisiaj pytam samego siebie i każdego z was, jak często robimy rachunek sumienia z krzywd, które wyrządzamy drugiemu człowiekowi. Czy zdajemy sobie sprawę z tych krzywd, które możemy drugiemu wyrządzić? A możliwości jest naprawdę mnóstwo. I nie chodzi o jakieś wielkie krzywdy, które być może, miejmy nadzieję, się nie zdarzają na co dzień, ale bardzo łatwo jest skrzywdzić kogoś słowem, złym spojrzeniem, zdenerwowaniem. Czy robimy rachunek sumienia z krzywd, tych codziennych, które wyrządzamy drugiemu człowiekowi?